Dzień dobry Państwu. Witam na prezentacji, na spotkaniu poświęconym, które będzie poświęcone naturalnym metodom budowy odporności, które preferujemy, które stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Proszę Państwa, cóż zrobić w sytuacji, kiedy mamy taką, można powiedzieć, inwazję wirusów różnego typu, atakujących nas zewsząd. Otóż możemy je leczyć lekami, których często nie mamy, bo nie ma swoistych leków na leczenie infekcji wirusowych. Często nie ma. Możemy się zaszczepić, ale oczywiście wtedy będziemy odporni na ten konkretny wirus, którym szczepionka będzie podana. Natomiast sposobem, który na pewno nas ochroni i poprawi jakość naszego życia, ochroni nas przed infekcją, będzie właściwa odporność organizmu. I właśnie temu chcę poświęcić obecne nasze spotkanie i moje wystąpienie. Proszę Państwa, pamiętajcie Państwo o takiej ważnej zasadzie, o której mało kto pamięta, że jak my się zakażamy czymś, jak my zaczynamy chorować na infekcje górnych dróg oddechowych, najczęściej są to wirusy, gdyż 95% dorosłych osób, które rozpoczyna chorowanie na infekcje górnych dróg oddechowych, to tym czynnikiem patogennym jest wirus. Co zrobić, żeby nie zachorować? No, mieć dużą odporność, mieć wysoką odporność. Tutaj na tym slajdzie, na tym, co Państwo przed sobą widzicie, jest pokazane, jakie cechy posiadają osoby, które mają niską odporność. Europejskie Towarzystwo Niedoborów Odporności zrobiło 10 przykazań, które pokazują, w jakich sytuacjach możemy się spodziewać, że mamy niską odporność. Ale ja Państwu też powiem o takiej bardziej praktycznej metodzie, mianowicie jeżeli Państwo macie infekcję gardła i ona się wikła zapaleniem skrzeli czy płuc, to niestety macie niską odporność. Jeżeli macie katar i on się wikła zapaleniem zatok, to też może świadczyć o tym, że macie niską odporność. Po prostu, gdy nasze bariery, które posiadamy w organizmie, stają się nieskuteczne i te bariery przepuszczają agresora, to znaczy się, że obronność, że odborona, czyli odporność organizmu jest słaba. Kiedy możemy się spodziewać, że ta odporność nam spadnie? No jak na przykład żyjemy w stałym stresie. Ktoś powiedział, no życie jest nerwowe. No tak, ale musimy też pamiętać o tym, że są pewne sposoby, czy relaksacji, czy zioła o działaniu adaptogennym, które mogą spowodować, że ten stres będziemy przechodzić w sposób lepszy, będziemy mieć mniej tego stresu. Na stres mamy wpływ umiarkowany, powiedziałbym, ale mamy większy wpływ na to, żeby nie wychłodzić się, bo wychłodzenie organizmu to również sytuacja, która obniża odporność. Mamy wpływ na to, czy stosujemy antybiotykoterapię, no bo czasami niestety, ale pacjenci sami z siebie stosują antybiotykoterapię. Jak wiadomo, można w tej chwili sobie receptę nawet zamówić telefonicznie, czy też przez internet, płacąc tam odpowiednie honorarium. Terapia immunosupresyjna, to jest niestety poza naszą wolą, bo jeżeli ktoś musi brać immunosupresję, na przykład ma przeszczepione nerkę, przeszczepione czy wątroby, czy inny narząd, no to musi być immunosupresja, ewentualnie w niektórych chorobach też ona jest stosowana. Ciężkie choroby nowotworowe, operacje, to są też czynniki, które obniżają odporność. Obniża odporność smog, a tego smogu co jakiś czas niestety doświadczamy. No i zła dieta oraz alkohol obniża odporność. Te dwa czynniki ostatnie są dość łatwe do eliminacji i myślę, że to jest taka rzecz, która najbardziej nam może sprzyjać, oczywiście dobra dieta będzie, temu, abyśmy nie zachorowali. Proszę Państwa, żeby Państwu powiedzieć, na czym polega odporność, na czym, jak działa układ odpornościowy, zrobiłem takie edukacyjne dwa slajdy. Oczywiście to jest pokazane po to, żebyście Państwo zrozumieli, na czym polega odporność. To nie jest do końca tak proste, jak to, co tutaj przedstawię. Niemniej jednak
mając tą wiedzę, jesteście w stanie Państwo pewne, że kwestie zrozumieć. Więc odporność jest odporność można podzielić na odporność nieswoistą i swoistą. Ta odporność nieswoista to jest taka pierwsza linia obrony działająca natychmiastowo. To takie, taka sytuacja, która zawsze jest z naszą obroną, niezależnie od tego, czy mamy możliwość, mamy niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem grypy, czy nie wiem, czy prawda, bakterią gronkowca złocistego, czy paciorkowca, czy też inną, czy jakimś grzybem na przykład. Zawsze wtedy obrona natychmiastowa będzie działać. Na czym ona polega? Po pierwsze, jest to obrona bierna, a tą bierną obroną jest skóra i błony śluzowe. Nasze błony śluzowe, bo tu szczególnie chcę zwrócić uwagę i podkreślić Państwu pewien fakt, one muszą być wilgotne. Błony śluzowe często niestety nie są wilgotne, zwłaszcza u osób starszych, odwodnionych. Osoby starsze nie mają ochoty pić płynów, nie mają pragnienia takiego jak osoby młode i często przez to po prostu nie piją. Jak to można to zdiagnozować? Bardzo prosto. Jeżeli macie Państwo, nie wiem, starszych rodziców, bądź też babcie, dziadka i on nie domaga zdrowotnie, albo nawet jest w niezłej formie, to proszę, żeby Wam pokazał język. Jak pokażę język i zobaczycie taki kołkowaty, wysuszony narząd, no to będzie to świadczyło o tym, że on jest w sposób odwodniony. On bo oczywiście będzie mówił, że nie chce mu się pić, ale nic nie szkodzi. Ma się nawadniać. Nawodnienie jest niesłychanie ważnym elementem budowania odporności. Błony śluzowe, jak są wilgotne, to wyłapują bakterie, wirusy i grzyby. Działają jak lep na muchy, mówiąc po prostu kolokwialnie. A suche śluzówki i wysuszona skóra niestety nie jest żadną barierą dla patogenów. Mamy też odporność nieswoistą, czynną. I tu organizm wykorzystuje kaszel, wymioty i biegunkę. Proszę Państwa, kaszel często stosujemy jakieś syropy przeciwkaszlowe, takie, które hamują ośrodek kaszlowy w mózgu. Czy to jest korzystne? No nie jest to korzystne. Czy można je stosować? Czasami trzeba. Na przykład, gdy mamy kaszel uciążliwy całą noc, to wtedy trudno. No musimy ten preparat z kodeiną czy dextromethorfanem zażyć. Ale unikajmy tego, jak tylko możemy. Dlatego, że kaszel to jest eliminacja z organizmu patogenów, śluzu, w którym zawieszone są patogeny. Śluzu oczywiście pod warunkiem, że mamy wilgotne błony śluzowe. Kolejna sprawa to są wymioty i biegunka. Jeżeli organizm sobie czegoś nie życzy w sobie, to ciało sobie nie życzy w sobie, to organizm reaguje kaszlem, wymiotami bądź biegunką. Więc leczenie biegunki bakteryjnej w dużej mierze polega na tym, że stosujemy nawodnienie i pilnujemy elektrolitów, poziomu elektrolitów, a nie stosujemy środki, które zapierające działają. Bo czasami po prostu to trzeba z siebie wyrzucić. Kolejna kwestia to krwinki białe, fagocyty, które zżerają patogeny i to są nasze siły specjalne. One wyruszają do boju w każdej sytuacji, kiedy jest zagrożenie. Niezależnie od tego, czy to będzie zagrożenie wirusem, czy bakterią, czy grzybem. One zawsze zaatakują. Ale też te krwinki białe poprzez swoistych posłańców, czyli cytokiny, takie substancje białkowe, uruchamiają odporność swoistą. Odporność swoista w odróżnieniu od nieswoistej różni się tym, że w przypadku odporności swoistej atakujemy tylko i wyłącznie poszczególne rodzaje patogenów, czyli organizm produkuje dla każdego patogenu odpowiedni panel ciał odpornościowych. Mamy ją komórkową, czyli są limfocyty T, które bezpośrednio atakują patogeny i niszczą je, oraz odporność humoralną, która tworzy przeciwciała. Wytwarzanie przeciwciał to one są wyselekcjonowane. Do każdego patogenu mamy inne przeciwciała. Nie można tymi samymi przeciwciałami atakować w różne patogeny. Mamy oczywiście bierną, tak samo jak w przypadku nieswoistej, odporność bierną, która otrzymujemy pod postacią naturalnych przeciwciał od naszej mamy. Możemy podać surowice ozdrowieńców i mamy to wtedy podanie
tychże przeciwciał, ale już wytworzonych przez kogoś i podany następnym osobom. Może Państwo widzieliście takie sytuacje na początku COVID-a, kiedy zbierano te surowice osób, które przechorowały COVID. Właśnie po to zbierano, aby podać chorym. Mamy odporność czynną i tutaj jest naturalne przechorowanie. Również ona powoduje, że organizm ma już panel limfocytów, które utrzymują się w waszym organizmie i czekają na kolejny kontakt z patogenem. I podobnie ze szczepionkami. Szczepionki to również forma podania danego antygenu, aby organizm wyprodukował przeciwciała i były one w pogotowiu. W momencie, kiedy pojawi się patogen, one natychmiast się uaktywniają. Bo normalnie to uaktywnienie odporności swoistej trwa około 2-3 dni. Oczywiście zakładamy, że mamy zdrowego człowieka. I trzeba troszkę poczekać na to. Natomiast w przypadku odporności, gdy te limfocyty B się już tam i tak gdzieś znajdują i czekają w pogotowiu, to one mogą po prostu zaatakować tego patogena natychmiast. Jak budować odporność? Przecież budować można stylem życia. I to jest bardzo ważny element. Sen, aktywność fizyczna. No to są zasadnicze kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę. Banalne, prawda? Ale jednak bardzo ważne. I zaczynam od tego, od stylu życia. Druga kwestia to w momencie, kiedy rzeczywiście otrzymamy jakiś problem, mamy jakiś problem zdrowotny, mamy jakąś chorobę, no to musimy organizmowi dać trochę wytchnienia. Czyli śpimy, czyli odpoczywamy. To nie jest czas na pracę, to jest czas na wypoczynek, na regenerację organizmu. Odżywienie no ma tutaj bardzo duże znaczenie. Stosujemy sfermentowane produkty mleczne. Nie odtłuszczone, ale z tłuszczem. Tłuszcz jest ważny. Od tłuszczu się, proszę Państwa, nie tyje. Tyje się od cukru, a nie od tłuszczu. Pełnotłuste produkty mleczne mają w sobie witaminy. Witamina A, witamina E, witamina K. No i szczególnie ważna witamina D3, której niedobór w organizmach ludzkich jest powszechny. Więc stosujmy pełnotłuste produkty mleczne. Możemy tam dodać różnych dodatków, ale stosujmy je. One nam dają zdrowie, one nam dają też, one mają też własności probiotyczne, gdyż te w skład produktów mlecznych fermentowanych wchodzą składniki, które niosą ze sobą prozdrowotne bakterie. Oczywiście probiotyki to takie typowe, to jeszcze inna kwestia, będę o nich wspominał zaraz, ale produkty, sfermentowane produkty mleczne, to jest bardzo ważny produkt probiotyczny. Tak samo probiotycznym jedzeniem są kiszonki, kiszona kapusta, ogórki, inne kiszonki. Inne własności probiotyczne, bo już wchodzimy na tą kwestię, w zasadzie prebiotyczne, niosą ze sobą spożywanie błonnika. Błonnik, proszę Państwa, który na przykład występuje w produktach spożywczych z pełnego przemiału, bądź też stosowany jest niezależnie, błonnik zewnętrznie wyizolowany z tych na przykład otrębów pszennych czy owsianych, jest bardzo ważnym elementem utrzymania odporności. Dlaczego? Dlatego, że bakterie prozdrowotne bytujące w naszych jelitach odżywiają się właśnie tym błonnikiem. On nie jest po to, żeby się rozłożył i był z niego były dla nas wartości odżywcze. To nie jest, z tego nie powstaje glukoza, fruktoza, galaktoza. Nie. Z tego nie powstają takie cukry. To on się nie wchłania. Nie ma tam cukrów prostych, które się wchłaniają. Błonnik jest po to, aby żywiły się nim bakterie. Bakterie, które są naszymi sojusznikami w bitwie z bakteriami, bo budują naszą odporność. Z produktów, które również stymulują odporność, są niesłychanie ważne do tego, aby utrzymać właściwy stan odporności, to jest miód pszczeli. Ja będę o tym jeszcze mówił. I orzechy. Orzechy są świetnym produktem, to jest superfoods, to jest coś, co niesie ze sobą mnóstwo dobrego działania. No, proszę Państwa, i kolejna sprawa,
jajka. No jajka to jest wzór białka, to jest w żółtku, no i są po prostu wspaniałe składniki, które niosą zdrowie. Ten trend, który się utrzymywał w medycynie kilkadziesiąt lat, błędny trend. Myśmy z nim walczyli, z ojcem Grzegorzem, pamiętam te nasze krzyki, prawda, że to po prostu jakaś paranoja, żeby nie jeść jajek. Jajka są bardzo zdrowe, no i okazuje się, że mieliśmy aspirację. Ojciec Grzegorz jako taki produkt odpornościowy wytwarzał, sporządzał jajecznicę na gęsi smalcu. Jej receptura, no można ją spotkać w internecie, ale zarówno jajecznicę na gęsi smalcu, jak i inne receptury o działaniu prozdrowotnym znajdują się w książce Ziołolecznictwo ojca Grzegorza Sroki, którą niniejszym troszkę reklamuję. I po prostu w tej książce znajdziecie Państwo receptury różnych metod terapeutycznych, które stosowaliśmy w Centrum Ziołolecznictwa i stosujemy, ale także potrawy terapeutyczne. Między innymi ta słynna jajecznica na gęsi smalcu. Buliony, które rozgrzewają nasz organizm, ale raczej wołowe niż zdrobiowe. Herbaty ziołowe rozgrzewające z dużo zawartością imbiru, cynamonu czy goździków. To wszystko są potrawy prozdrowotne. I to jest wszystko, są potrawy, które mają działanie rozgrzewające, one wszystkie stymulują organizm i są przeznaczone do profilaktyki i leczenia chorób infekcyjnych. I wspominałem Państwu o tej florze jelitowej, która wzmacnia odporność i jest żywność prozdrowotna, żywność taka probiotyczna, która niesie ze sobą różnego rodzaju bakterie o własnościach probiotycznych, ale są też wyselekcjonowane pewne bakterie, pewne szczepy bakteryjne, które możemy wykorzystać już do probiotykoterapii. Probiotyki w tej chwili stosuje się w bardzo wielu schorzeniach, bardzo wiele różnych kierunków działania one ze sobą probiotyki niosą. I tutaj przykład takich bakterii probiotycznych. Pamiętajcie też Państwo o prebiotykach. Prebiotyki to, co już mówiłem, czyli ta karma dla bakterii. Połączenie probiotyku i prebiotyku powoduje, że powstaje produkt o nazwie synbiotyk i ten synbiotyk ma własności jeszcze lepsze niż sam probiotyk czy sam prebiotyk. To jest na przykład taka receptura, której my stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Kolejna tutaj sprawa to są te witaminy D3. O nich wspominałem w przypadku produktów tłustych. D3 ma mnóstwo pozytywnych działań na nasz organizm, ale szczególnie tutaj podkreślam wspomaganie układu odpornościowego. W zimie mamy deficyt witaminy D3 w naszym organizmie. To po prostu jest normalna sytuacja i musimy się nią suplementować. Dobrze jest łączyć ją z witaminą K2, MK7, która też przy okazji razem z witaminą D3 chroni nasze kości, chroni naszą odporność, zmniejsza się możliwość chorób układu sercowo-naczyniowego. No, generalnie bardzo dobre i zdrowe połączenie. Kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę Państwu w przypadku odporności, to zioła. Zioła, które tutaj przedstawiłem Państwu 7 najczęściej używanych w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza surowców. Na czele jest jeżówka. Ziele jeżówki, korzeń jeżówki, kwiat, tu każda część tej rośliny, przecież są przepiękne, jeżeli chodzi o wygląd, jest używana. Miąż aloesu, kolejna substancja, która ma własności prozdrowotne. Miąż nie jest cały liść mielony, tylko ta wewnętrzna warstwa, ta galaretka, która jest w środku. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te dwie substancje, ciekawą rzeczą jest to, że zarówno jedna, jak i druga ma w swoim składzie związki z grupy polisacharydów. Polisacharydy to są substancje, które karmią nasze prozdrowotne bakterie. Więc mechanizm działania jeżówki aloesu być może jest, bo on nie jest do końca poznany, ale właśnie może się opierać również na tym działaniu. Pamiętajcie w przypadku stymulacji odporności o produktach pszczelich, kit pszczeli, propolis, miód. Pamiętajcie o takich ziołach, które są Państwu bardzo znane, a są naprawdę świetne. Ojciec Grzegorz zawsze mówił, zawsze możesz zastosować do mieszanki ziołowej rumianek i melisę, i ona się tam zawsze znajdzie i zawsze będzie miała uzasadnienie. Rumianek i melisa to substancje o bardzo szerokim spektrum działania, między innymi stymulujące odporność. No i korzeń żeńszenia.
który jest adaptogenem. Adaptogenów jest dużo, ale korzeń ziemniaczania jest jednym z nich. I te adaptogeny powodują, że wzmacniamy naszą odporność, mamy większą odporność na stres, stres fizyczny, czyli na przykład zimno, jak i stres psychiczny. Tutaj przykład, jak działa ziele jeżówki, korzeń i jaki ma mechanizm działania. Jest to schemat zaczerpnięty z książki Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą napisałem z panią profesor Iwoną Wawer. I zamieściliśmy w tej książce takie schematy dla ponad 60 różnych surowców zielarskich. Opisujemy w nich, jak działa dany surowiec. Tutaj macie państwo tym jasno pomarańczowym, różowym, nie wiem jak to nazwać, ten kolor jest taki jasno pomarańczowym produkt. To jest właśnie mechanizm działania, a tutaj są efekty działania. I jeżówka, proszę państwa, hamuje, wzmacnia odporność poprzez stymulację zarówno odporności nieswoistej, jak i odporności swoistej. Ponadto działa też przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie i regenerująco nadtkanki. Dlatego jest z zielem o szerokim spektrum działania, ale my wychodzimy zawsze z założenia, żeby łączyć ją z innymi surowcami zielarskimi. W jaki sposób? Zaraz państwu to pokażę. I tu państwo macie taką właśnie przykład takiej receptury. Miód pszczeli, ekstrakt z ziela jeżówki purpurowej, ekstrakt ziela melisy, ziela rumianku, witamina C z owoców róży. Można to oczywiście sobie zmieszać i mieć na własny użytek. Można też taki produkt sobie kupić w aptece i zastosować w terapii. Jak je stosować? Nie w sposób ciągły. Stosuje się tak jeżówkę przez okres 7 do 10 dni, potem robi się 3 tygodnie przerwy, 2 do 3 tygodni przerwy i znowu 7 do 10 dni. Kiedy nie stosować jeżówki? W ciąży i w laktacji. Nie stosuje się wtedy. W przypadku gruźlicy, w przypadku rzutu choroby, takie jak stwardnienie rozsiane, czy inne choroby autoimmunologiczne. Nie zawsze, oczywiście nie chodzi mi o to, że w ogóle nie wolno, tylko w sytuacji, kiedy ona ma nasilenie, ta choroba. Także nie stosuje się w przypadku alergii oczywiście na któryś z tych składników. Niemniej jednak pamiętajcie państwo, nie ciągle, tylko w sposób przerywany. I można taką terapię przeprowadzić, dwie serie terapeutyczne, można trzy, jak ktoś ma ochotę. Można na przykład jedną na początku sezonu grzewczego, a drugą w środku. My tak zalecamy zresztą naszym pacjentom profilaktykę przełom września i października, a potem przełom lutego i marca. Ale oczywiście jak teraz mamy coś takiego, co się dzieje, coś, co w powietrzu się wyprawia i mamy apele z wszystkich mainstreamowych i nie mainstreamowych mediów, żeby się chronić, no to trzeba zastosować, bo to jest bardzo silna ochrona. Pyłek pszczeli, propolis, pyłek pszczeli, no niesłychanie prozdrowotna substancja, poprawia odporność, działa przeciwdrobnoustrojowo. No generalnie kolejny super produkt pochodzenia pszczelego, ale też nie stosujemy go w formie takiej, jak państwo tu widzicie, czyli takich obnóży. Może być podawany w kapsułkach w formie zmikronizowanej. My w Centrum Ziołolecznictwa mamy takie kapsułki z propolisem i pyłkiem pszczelim, gdzie mają formę zmikronizowaną, albo takie ziarenka, takie obnóża, bo tak się woda nazywa, zalewamy wodą, szklanką wody, dodajemy łyżeczkę miodu, zostawiamy na 12 godzin, na przykład wieczorem robimy i rano wypijamy, miksujemy to wpierw jakąś tam łyżeczką, blenderem i możemy zastosować. I to jest w zasadzie never ending story, możemy to stosować często. Pytanie, czasami przychodzą pytania, no dobrze, ale no, jeżeli kobietom nie wolno jeżówki, to co jeżówko? Co można kobietom w ciąży dać? No, proszę państwa, pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli bez problemu możecie państwo stosować u kobiet w ciąży. On będzie bardzo dobrze robił i tym dzieciątkom, które noszą pod sercem, też będzie bardzo dobrze robił i proszę to stosować. Kolejna sprawa, propolis. Propolis, proszę państwa, to jest kwestia produktu, który jak profesor Kędzia tutaj przedstawił w tej pracy, którą cytuję w tym slajdzie, jest w stanie likwidować 80%, prawie 80% różnych bakterii patogennych, które stosujemy, proszę państwa, które mogą nas zakazić różnymi chorobami.
układu oddechowego czy też układu pokarmowego. Jest to jeden z najsilniejszych naturalnych antybiotyków. Można robić sobie nalewki z propolisu, ale można też stosować powiedzmy ekstrakty z propolisu, które tam są już wysuszone i przebadane pod względem własności mikrobiologicznych. Jeszcze wracając do pyłku pszczelego, pojawia się pytanie, jaka dawka pyłku pszczelego? No właśnie, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, dlatego że w formie zmikronizowanej, czyli bardzo wysoce rozdrobnionej, wystarczą 3-4 gramy na dobę. Natomiast w formie niezmikronizowanej, takiej tutaj, jak widzicie Państwo, 20 do 30 gramów. Dlatego, że one się w tych obnóżach nie chcą wchłaniać dobrze. O, tu przykład receptury, gdzie używamy zarówno pyłku pszczelego, jak i propolisu i liofilizowanego soku z miłoszu aloesu. Zwykle stosujemy taką recepturę przez okres 2 tygodni. Potem robimy 2 do 3 tygodni przerwy i ponownie stosujemy przez okres 2 tygodni. Takie połączenie świetnie sprawdza się w profilaktyce infekcji. Nie tylko góry dróg oddechowych, ale także układu moczowego, skóry, wszystkich infekcji, nawet malarii, bo my używaliśmy go w takim programie, tej receptury używaliśmy w takim programie pomocowym dla dzieci z Kamerunu i wedle informacji, jakie posiadamy ze strony sióstr Palotynek, które tam pracowały i stosowały tą recepturę, a to było w tysiącach dzieci i to znacznie zmniejszyła się ich absencja szkolna, czyli po prostu dzieci mniej chorowały i częściej chodziły do szkoły. Te, które były najsłabsze. A tam są przeróżne patogeny, kompletnie inne niż w Europie. Także one, pyłek pszczeli, propolis i miąższ aloesu działają na wszystkie infekcje, nie tylko na te, które mamy w Polsce. Miód. Miód jest rewelacyjnym środkiem, który nie tylko działa przeciwdrobnoustrojowo, ale też wytwarza, jak go podamy w roztworze wodnym, to wytwarza natlenek wodoru, czyli wodę utlenioną. Więc podawanie miodu pszczelego, jeżeli go stosujemy w chorobach infekcyjnych, górnych dróg oddechowych, powinno się go stosować w roztworze wodnym. Dawki tego zależą od wieku. Tutaj na tych slajdzie Państwo macie pokazane, jaka jednorazowa dawka miodu powinna być stosowana u dziecka. Tu akurat badania były prowadzone na miodzie gryczanym, ale to w zasadzie każdy miód, zwłaszcza spadziowy, będzie miał te same własności. Proszę Państwa, poza tym, że w przypadku górnych oddechowych stosuje się miód w roztworze wodnym, to w każdym innym przypadku my preferujemy stosowanie miodu raczej sauté, czyli bez roztworu wodnego, bo roztwór wodny ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. Ale w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych ma swoją zaletę spowodowaną tym, że po prostu rozpuszcza się w wodzie i przez to tworzy tam natlenek wodoru, który działa dezynfekcyjnie od razu na poziomie dotyku błony śluzowej. I tutaj Państwu pokazuję takie współdziałanie ziół. Jak już mówiłem, my stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza mieszanki ziołowe, które używamy czasami od kilkudziesięciu lat z niezmiennym skutkiem i powodzeniem. I zawsze idziemy w kierunku mieszanych ziołowych, zawsze idziemy w kierunku produktów, które ze sobą współdziałają, bo surowce zielarskie wchodzą ze sobą w interakcję i działają synergistycznie, czyli wzmacniają swój efekt działania. I tu przykład, na przykład takie receptury, gdzie mamy kilka naturalnych produktów. I tak, takie zestawienie jest w stanie stymulować odporność organizmu na infekcje i to w różnych swoistą, nieswoistą. Działanie powoduje działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne. Pobudza leukocyty do wydzielania substancji przeciwwirusowych. Takie zestawienie działa przeciwzapalnie i działa mukolitycznie i wykrztusznie, czyli zwiększa ilość tego śluzu, którego nam czasami brakuje i ułatwia jego eliminację z naszego organizmu. Proszę Państwa, muszę tu jeszcze się odnieść do miodu i czarnuszki siewnej. Czarnuszka siewna jest to znakomity surowiec terapeutyczny, stosowany w przeróżnych schorzeniach. My go najczęściej używamy w naszym centrum do leczenia. Używaliśmy zawsze do leczenia alergii, ale proszę Państwa, pamiętajcie Państwo o tym, że on jest też silnym środkiem w infekcjach przeróżnych, bakteryjnych i wirusowych. Tu jest przykład badania, które prowadzono
na osobach z zainfekowanych COVID-19 i to w bardzo ciężkim stanie. Były to niektóre osoby i jest tutaj w tym slajdzie, ja już nie będę go szczegółowo omawiał, bo ta prezentacja jest dostępna, tam na dole jest przypis, z którego właśnie wynika, jakie efekty tutaj uzyskano. A uzyskano efekty rewelacyjne. Tutaj tylko podkreślam jedną rzecz. Proszę Państwa, osoby, które spożywały miód z czarnuszką, w stosunku do osób, które nie spożywały miodu z czarnuszką, tylko leczone były normalnie, bo ta grupa na zielono to były osoby, które były podawane normalne leki syntetyczne i miód z czarnuszką, a ta grupa na niebiesko to grupa, której nie podawano miodu z czarnuszką, tylko leki syntetyczne, takie same jak tej pierwszej grupie. I patrzcie Państwo na śmiertelność. Śmiertelność w grupie osób, które zażywały czarnuszkę i miód to 4%, śmiertelność w grupie, które nie zażywały czarnuszki 18,87%. No niech Wam to tylko pokaże, jaki jest potencjał terapeutyczny tej rośliny i naprawdę no, czarnuszka jest po prostu znakomitym surowcem zielarskim, można go stosować w bardzo wielu schorzeniach. Jak już powiedziałem, clue sprawy to jest łączenie, właściwe łączenie produktów. Tu jest przykład takiej receptury, którą my używamy w Centrum Ziołolecznictwa, nie wiem, z 30 lat albo z 35. I tak, co w niej w skład tego wchodzi? Babka lancetowata, korzeń lukrecji, kwiatostan lipy, ziele tymianku, liść mięty, liść maliny. One wszystkie mają swoje własności. Każde z nich działa w kierunku chorób układu oddechowego. Ale one również ze sobą współdziałają. Na przykład babka przede wszystkim przyspiesza gojenie błon śluzowych, ale nie tylko. Lukrecja przede wszystkim jest przeciwzapalna, ale również wyksztuczna i przeciwwirusowa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Łączenie surowców ze sobą jest kluczem do tego, aby uzyskać należyty efekt terapeutyczny. Tu macie Państwo też recepturę, trzy receptury, które stosujemy dla stymulacji odporności w naszym Centrum Ziołolecznictwa i receptury, które stanowią barierę przeciwwirusową. Tutaj te dwa pierwsze, numer 1 i numer 2 już Państwu omawiałem. Natomiast ta trzecia receptura to jest areozol, który się używa doustnie, gdzie podstawą jest propolis, o którym Państwu już troszkę mówiłem, ale też, proszę Państwa, jest tam destylat z oczaru wirginijskiego. Oczar wirginijski, Hamelis virginia, roślina, która przyspiesza proces gojenia się organizmu, gojenia się błon śluzowych, ale też i skóry. Używana nawet przez armię amerykańską jako taki środek przyspieszający gojenie organizmu. I olejki eteryczne. Olejki eteryczne, generalnie prawie każdy olej eteryczny ma działanie przeciwdrobnoustrojowe. No więc tutaj jest taka receptura, którą my używamy od wielu, wielu lat. I to jest taka dla nas, ten aerozol to jest taka broń pierwszego użycia. Jeżeli ktoś ma jakąś infekcję, to się stosuje właśnie tą recepturę. Proszę Państwa, kończąc, chciałem Państwu zasugerować dwie książki. Pierwsza, Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza Srogi. Tam Państwo znajdziecie wiele metod terapeutycznych, które stosuje się w przypadku chorób górnych, dróg oddechowych, ale też innych chorób. To są receptury, które stosujemy w naszym centrum od wielu, wielu lat, a niektóre stosunkowo nowe. Jest tam też wywiad Rzeka z Ojcem Grzegorzem, gdzie opisuje on różne przypadki chorobowe, które spotkał w swoim życiu. No, historia życia fascynująca, bo on ma fascynującą historię życia. Więc warto zainwestować i taką książkę sobie nabyć. Druga książka, Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą miałem honor napisać z panią profesor Iwoną Wawer. I ta książka jest dla Państwa też dobrym rozwiązaniem, dlatego że tam możecie się nauczyć z ziołolecznictwa z tej książki. Jest tam, są opisane jednostki chorobowe, opisane są produkty, które się stosuje w tych chorobach, opisane są zioła pod postacią mapy myśli, czyli te takie robaczki, które Państwu pokazywałem. I to bym Państwu też chętnie, jakbyście Państwo chcieli się więcej dowiedzieć i pooglądać różne fragmenty filmowe ze mną, no to jest tam kilka moich wystąpień, kilkadziesiąt moich wystąpień w Telewizji dla Zdrowia, na tym kanale YouTube'owskim, także tam Państwo znajdziecie więcej. Chciałem Państwa zachęcić od razu do tego, że 9 stycznia, jeszcze to nie jest tak 100% pewne, ale będą informacje na profilu, będzie kolejny taki live dotyczący
osób dotyczący karnawału. I dowiecie się Państwo z tego live'a, jakie produkty stosować, aby po upojnej nocy wyrzucić z siebie szybciej alkohol, który w tym organizmie zaległ, i po prostu wytrzeźwieć wcześniej. Będzie to oczywiście ilustrowane badaniami naukowymi, nie babcine opowieści, choć metody babcine troszkę, ale to się Państwo dowiecie w tym live'ie, który będzie prawdopodobnie 9 w poniedziałek. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i że będziemy mogli częściej się widzieć w tej formie. Dziękuję Państwu jeszcze raz i pozdrawiam.